Ogromna strata dla wszystkich. Pawłowicz przekazała wiadomość o Beacie Tyszkiewicz: jest źle. Przed kilkoma laty Beata Tyszkiewicz usunęła się w cień. Choć wcześniej można było spotkać ją na planach zdjęciowych, wydarzeniach branżowych czy zasiadającą na fotelu jurora w Tańca z Gwiazdami, obecnie stanowczo unika blasków fleszy. Mówi się, że artystka ograniczyła również kontakty z osobami, z którymi niegdyś była blisko. Na ten temat wypowiedziała się Iwona Pawlowicz, zdradzając, jak obecnie wyglądają jej relacje z Beatą Tyszkiewicz. Beata Tyszkiewicz niespodziewanie znikła z show biznesu, Beata Tyszkiewicz niegdyś brylowała na ważnych wydarzeniach, zagrała również w wielu produkcjach, tworząc przy tym liczne role, które niejednemu fanowi zapadły w pamięć. Była także jurorką w tańcu z gwiazdami, gdzie z ogromnym zaangażowaniem oceniały choreografie taneczne pieczołowicie przygotowywane przez znane osobistości. Nie szczędziła przy tym zgromadzonym osobom w studio i widzom przed odbiornikami ciekawych anegdot i interesujących historii. Niestety aktorka w 2017 roku przeszła zawał i od tamtego momentu znacznie ograniczyła swoją aktywność zawodową i publiczne wystąpienia. Od tamtej pory w mediach sporadycznie pojawiają się nowe informacje na jej temat. Jakiś czas temu Beata Tyszkiewicz sama przerwała milczenie i zgodziła się na krótką rozmowę z faktem. Skierowała wówczas apel do fanów. Ja jestem wciąż w Warszawie i teraz czekam na słońce. Radzę wszystkim, by nie myśleli o złych zdarzeniach, których ostatnio nam nie brakowało. Cieszmy się więc każdym dniem i wchodźmy w niego śmiałymi krokami. Nie można się bać, bo strach wywołuje agresję ze strony innych. Beata Tyszkiewicz nie tylko znacznie ograniczyła swoją aktywność w rodzimym show biznesie, ale także unikała kontaktu z bliskimi sobie osobami. Opowiedziała o tym Hanna Bakuła podczas rozmowy z Newsweekiem. Przy okazji zdradziła, z czym musi zmagać się aktorka, mówiąc o jej kłopotach ze zdrowiem. Gdzieś wyjeżdżałam, wróciłam i zadzwoniłam do Beaty, a ona powiedziała, że już nie może się ze mną zobaczyć. Uciekała absolutnie od wszystkich. Rozumiem, bo ma problemy z chodzeniem, wzrokiem, jest osłabiona, bo od wielu lat pali dwie paczki papierosów dziennie. Ale jej zniknięcie to ogromna strata dla wszystkich. Ja staram się myśleć, że się nie widujemy, bo ona gdzieś wyjechała. Do Ameryki albo Kenii, wyjawiła Hanna Bakuła. O tym, że Beata Tyszkiewicz unika kontaktu z innymi osobami, wspomniała również Iwona Pawlowicz podczas rozmowy z Mateuszem Szymkowiakiem dla Świata Gwiazd. Jurorka podkreśliła, że niegdyś miały znakomitą relację ze sobą i były sobie bliskie, lecz teraz ich kontakt zdecydowanie jest sporadyczny, niemal znikomy. Bardzo słaby mamy kontakt. Beatka nie do końca chce się kontaktować, po prostu, powiedziała Iwona Pawłowicz. Czarna mamba wyjaśniła również, że zdarza im się wymienić wiadomości tekstowe, lecz są one dość zdawkowe i nie do końca satysfakcjonujące. Zwykle o jakiej treści Beata Tyszkiewicz otrzymuje SMSy od Iwony Pawlowicz? Tak wiesz, że SMS IK, że jestem, że myślę i odpowiedź jest podobna. Taka króciutka, jest kontakt, ale taki wiesz. Zaznaczyła jurorka, tańca z gwiazdami. Kropka fot. Kapif, Beata Tyszkiewicz, Iwona Pawlowicz, Iwona Pawlowicz o relacji z Beata Tyszkiewicz. Iwona Pawłowicz nigdy nie ukrywała, że darzy Beatę Tyszkiewicz ogromną sympatią i często wspominała, że aktorka jest bliska jej sercu. O relacji, która je łączyła, opowiedziała w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla Świata Gwiazd. Miałyśmy świetną relację. Ile świetnych rozmów? Przed, po, w trakcie. Natomiast nie mam pretensji do jakiejś przyjaźni, chociaż miejsce w moim sercu jest olbrzymie. Ona zawsze dziękuję, zawsze w sierpniu urodzinki, życzonka. I tak, powiedziała czarna mamba. Iwona Pawłowicz w rozmowie z portalem kozaczek.pl zdradziła, że tęskni za Beatą Tyszkiewicz. Wyjawiła, czego najbardziej jej brakuje od momentu, gdy ich kontakt uległ znacznej zmianie. Tęsknię za Beatą jako Beatą, to jest fantastyczna kobieta, cudowny człowiek. Czasami mam wrażenie, że również mnie kształtowała, dzieliła się ze mną kilkoma życiowymi radami i tajemnicami. Chyba tego mi najbardziej brakuje powiedziała.